środę po godzinie 20 na oznakowanym przejeździe kolejowym przy ulicy Fabrycznej w Pile doszło do potrącenia 14-letniej dziewczynki przez przejeżdżający tamtą trasą pociąg towarowy. Poszkodowana dziewczynka w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala specjalistycznego w Pile. Wstępne informacje w tej sprawie wskazują na to, że dziewczynka wtargnęła na przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający pociąg. Maszynista składu, który wyruszył ze stacji Piła Główna w kierunku Bydgoszczy, został już przesłuchany, a jego badanie wykazało, że podczas swojej pracy był trzeźwy. Dalsze okoliczności tej sprawy i przede wszystkim przyczyny tego zdarzenia są wyjaśniane przez pryskich policjantów pod nadzorem prokuratury rejonowej w Pile. Według informacji przekazanych przez policjantów, dziewczynkę przetransportowano śmigłowcem do kliniki w Poznaniu. 14-latka ma między innymi ciężkie obrażenia głowy. Amputowano jej prawą rękę. To nie pierwszy tego typu wypadek w ostatnim czasie. Kilka dni wcześniej na torowisku przy ulicy Krzywej doszło do podobnej sytuacji. Mężczyzna, który przeprowadzał przez tory rower, został potrącony przez pociąg relacji Słupsk-Wrocław. 87-latek zginął na miejscu. Według danych PKP PLK od początku roku doszło do 102 wypadków z udziałem pieszych w niedozwolonych miejscach. Zginęło 79 osób. Zarówno sami kolejarze, jak i inne służby apelują o uwagę i ostrożność podczas przechodzenia przez tory kolejowe. Posłuchaj głosu rozsądku. Proszą autorzy spotu opublikowanego na stronie bezpiecznyprzejazd.pl.